jechać. Dzień dobry Państwu, witam w takim razie wszystkich naszych nowych i byłych pasażerów. Także zapraszamy do przejazdu naszym zabytkowym, naszym mokotowskim zabytkowym tramwajem, który jak tutaj na pokazie na oknie Państwo widzicie, co ma na tutaj w rosyjskiej i oczywiście to się
zwiększa szerszy rozstaw torów. Bo oczywiście nie można było pociągami rosyjskimi jeździć na zachód Europy. Stąd Warszawa zyskała na tym. Została w tym momencie punktem przesiadkowym. Punktem, który można powiedzieć, że na tym Warszawa bardzo skorzystała. Bo cały przeładunek towarów zaprowadzał się na zapleczu dworca Wiedeńskiego. Zaplecze dworca Wiedeńskiego to jest dzisiejsze zaplecze dworca głównego istniejącego, gdzie jest dzisiejsze Muzeum Kolejnictwa. Tam cała ta trasa. Oczywiście jeszcze dużo więcej tych torów prowadziło aż do dzisiejszej gminy Marszałkowskiej. Oczywiście z czasem ze względu rozwoju miasta skrócono te odcinki kolei dworca Wiedeńskiego do dworca tego głównego. W okresie w latach 30. wykonało tak krótko połączenie, parę połączenie linią średnicową. Ale jeśli mówimy o tej historii, której pokazali się Państwu ten tramwaj, to w tym momencie z Warszawy, jeżeli tutaj z tej strony, na której jesteśmy, na prawie można się było dostać tylko jedynym mostem, który w tej chwili mostem Gierbenia. I ten most Gierbenia umożliwi właśnie ruszenie tej linii tramwajowej. To była linia tramwajowa. Konieczne. No i tak od lat 80. zaczęła się rozwijać komunikacja tramwajowa, początkowo konna. A tutaj kolega pokaże taki budyneczek, który powstał oddany w 1908 roku. Budynek jest, który jeśli by go, on ma przez swoją szatę architektoniczną trochę jest trudny do rozpoznania, ale budynek istnieje rodzinnie i pełni funkcję salonu wystawowego. Powstało właśnie w nieczynnym, zniszczonym podczas II wojny światowej budynku, który po prostu został zaadaptowany i wykorzystany do tego właśnie muzealu. Ale w 1906 roku zaczęły już jeździć po Warszawie tramwaje elektryczne i obchodziliśmy niedawno 110 lat komunikacji elektrycznej tramwajowej po Warszawie. Ale proszę Państwa, warszawskie miały również ten nieszczęsny tor, rozstaw torów, który miał taki zamiar i rzeczywiście po wojnie, lata 40. to była historia wielkiej przedsięwzięcia w związku z modernizacją linii tramwajowych i tam otrzymaliśmy również w wyniku odszkodowań pojedynczych do wagonów zachodnich od starych torów. Zaszła konieczność w latach 40. po wojnie, była
przekuwania torów na szerokość europejską. Także to trochę trwało. Ale jeśli chodzi o tramwaje w okresie międzywojennym, sieć tramwajów w Warszawie była bardzo gęsta. Mało sobie Państwo, nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, gdzie w Warszawie jest tramwaj. Na przykład ulicą Trumieniem, ulicą Rakowicką, tramwaje jeździły aż prosto do ulicy Kurawskiej. Bo ten niemienny tam odcinek jest spowodowany, że tutaj została ujęta aleja niepodległości w okresie. Jeździły tramwaje, proszę Państwa, ulicą Twardą, jeździły ulicą Granicą, które dzisiaj są granicą. Nie podają tam sporcze, a zatem jeździły ulicą Kresku, Przejami, Miasto Chłodnimi, Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem. Plato Zamkowego, prawo tak zwanym wiaduktem Pantorana Most Kierzenia. To jest pan bardzo zupełnie dzięki i on nazywa się, że wiadukt Pantorana powoli jest rozebrany, a linia kolei tramwajowa została przekazana tunelem pod spodem. Ten sposób na odcięta została zupełnie w Krakowskim Przedmieście od sieci tramwajowej. Jeździmy tramwajem ulicą Wiodomą, jeździmy na Uranu, aż ulicą Nowiniarską, też istniejącą ulicą, która prowadziła za zapleczem sądu. Oczywiście pętla tramwajowa ważna była również na samym ważnym, centralnym wtedy przedwojennym miejscu, czyli na placu teatralnym, który pełnił wtedy, można powiedzieć, jedno z takich właściwie głównych centrum miasta, to można było powiedzieć, wtedy zdecydowane plac Piłsudskiego, czyli wtedy plac Saski, plac teatralny. To było przedwojenne centrum miasta, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, bo przypomnijmy sobie, nie było gdzieś placu. Ponadto tramwaje jeździły, tak jak wspominałem, ulicą Żelazną, ulicą Mielną. Pozostałości tramwajów mamy na ulicy, na przykład Śniadeckiej, tramwaje z ulicy Nowomiejskiej, ulicą Śniadeckiej wjeżdżały do takiego skrzyżowania, które było w miejscu dzisiejszego Placu Prostytucji. Także proszę Państwa, sieć tramwajowa przedwojenna była bardzo, bardzo gęsta. Mimo że miasto było dużo ciaśniejsze, to można powiedzieć, w stosunku do powierzchni miasta ta gęstość sieci była duża i linii tramwajowych wcale nie było mniej. My mamy w tej chwili inny układ sieci tramwajowej, bo często pobyt te linii przedwojenną zupełnie by się, można powiedzieć, nie spodziewano, że pojadą tramwaje tak jak jeżdżą. Tak jest dzisiaj. Proszę Państwa, wspominaliśmy już z kolegą jadąc tam przeciwną stronę, że mamy miesiąc sierpień, mamy miesiąc Powstania Warszawskiego, jak zwykle na Mokotowie również z powstaniem Mokotów jest bardzo związany. Jedną z najbardziej znanych pieśni jest oczywiście Marsz Mokotowa, pieśni powstańczej, który jest czyli o godzinie 17 z gołym wynika tego na ulicy Puławskiej. Tu wspominaliśmy również o mieszkance Mokotowa, pani Krystynie Krachelskiej, autorce pieśni Hej Chłopcy, Szpachter na broń, która mieszkała na ulicy Rakowieckiej. Wiele przecież to pokazuje to miejsce. Ale również Mokotów jest znany jeszcze z jednej postaci, bardzo dla warszawskiej muzyki, dla muzyki takiej podwórkowej, dla muzyki przedmieścia, można powiedzieć, bardzo znanej, czyli za sobą
Stanisława Grzesiuka. Stanisław Grzesiuk mieszkał na Sielcach, czyli to jest jedno z osiedli tego dolnego Bokotowa. A jedną z najbardziej znanych piosenek Staszka Grzesiuka. Grzesiuk
Nie był urodzony w Warszawie, proszę sobie wyobrazić, bo mianowicie jego rodzice pochodzili spod Warszawy i jego mama była z nim w ciąży w momencie, gdy nacierał prąd podczas I wojny światowej i wyjechali właśnie do swoich rodziców w obawie przed tym, co się będzie działo w Warszawie i on się właśnie urodził w tymże miejscu, gdzie skąd pochodził jego ojciec. Nie pamiętam nazwy tej miejscowości. W każdym razie no, nie mógł się pochwalić jedną rzeczą, że w dowodzie nie miał wpisane daty urodzenia Warszawy, ale rzeczywiście całe życie wychowywał się w Warszawie na tym Sielcach, gdzie nie był bardzo można powiedzieć, że leżała na sercu poprawa tego płynnego. Całkowicie tutaj rzeczywiście sprawą, no raz opisania tych swoich zdarzeń, swojego życiorysu tutaj w Warszawie. Drugą książkę poświęcił pobytowi w obozie koncentracyjnym i stąd, proszę Państwa, no Mokotów może się pochwalić, że ma taką postać w swoich szeregach. My, proszę Państwa, dojechaliśmy do skrzyżowania z Aleją Niepodległości na tutaj przy stacji metra Wierzbno, jeszcze do lat 70. Tutaj właśnie kończyła się Aleja Niepodległości. Myśmy tutaj w prawo wtedy nie skręcili, nie dało mi się, bo ta ulica dopiero łącznik do zapowiedziałego został na początku lat 70. dopiero skręcili. Oczywiście ta cała tutaj Aleja Niepodległości jest oczywiście aż do ulicy Rakowieckiej, kryje pod spodem linię metra. Proszę Państwa, budowano tutaj linię metra, to wydobyto ogromny głaz. Gdybyście Państwo przeszli się do Parku Dreschera, może ktoś z Państwa zna Park Dreschera. W Parku Dreschera znajduje się taki wielki pomnik poświęcony Polsce walczącej, powstańcom mokotowskim. I do tego, jak można powiedzieć, do architektury tego pomnika, artysta, twórca projektu tego pomnika, wykorzystał taki ogromny głaz, właśnie wydobyty podczas pracy wykopowych pod metro na Alei Niepodległości. I tak ten głaz taki, w kształcie takiego wypękniętego serca, z którego wychodzi kotwica Polski Walczącej, jest miejscem, gdzie zawsze 1 sierpnia odbywają się uroczystości wybuchu Powstania Warszawskiego, a powstańcy warszawscy, wtedy mokotowscy zwłaszcza, przechodzą z Parku Dreschera na ulicę Dworkową do kolejnego mauzoleum związanego z Powstaniem Warszawskim. I kilka słów jeszcze o tym mauzoleum na ulicy Dworkowej. Na ulicy Dworkowej jest takie mauzoleum poświęcone powstańcom warszawskim. I właśnie tak powiedziałem, zawsze 1 sierpnia odbywa się taki przemarsz.
właśnie z tego pomnika parku Reżera do prosto do Ławską aż do ulicy Dworkowej. Na ulicy Dworkowej pod koniec września 1944 roku zdarzyła się tragiczna historia. W momencie, gdy już jakby do wojny kończyły się walki na Mokotowie, już w wyniku takich, można powiedzieć, sprzecznych rozkazów, bo część powstańców zaczęła się wycofywać kanałami do Śródmieścia, część powstańców po prostu zmieniła trasę i zabłądziła. I nieopatrznie na ulicy Dworkowej bazem kanału, który właśnie jest tam przy tym mauzoleum zaznaczony. I tak będzie, proszę zobaczyć, jak to wygląda. I tam się zdarzyła taka historia, że ponad stu kilkunastu, tam ta liczba nie jest do dzisiejszego dnia stuprocentowo pewna. Jedni mówią o 107 osobach, inni mówią o 115, 117, bo te cyfry są, tak? Po prostu na tej ulicy Dworkowej mieściła się siedziba policji i ci powstańcy wyszli z kanału po prostu pod okno, pod okna niemieckich latach. Niestety zostali tam, mimo że oczywiście wyszli z białymi flagami, z białymi ustami, nie tego nie wyśladowali, ale zostali natychmiast rozstrzelani. To jest, można powiedzieć, jedno z najbardziej krwawych pytań na terenie Warszawy. Jest ona taka, została po prostu zbudowana. No tyle, proszę Państwa, na razie chwila przerwy. Żegnamy tych, którzy wysiadają.